Witam tutaj, Dawa23, to jest już pierwszy odcinek, który zagrałem w Monaco. Co twoje, to je moje i tak, nagram znów tą grę na moim kanale. Ale teraz bym do całym przychodził, wtedy po prostu miałem małe problemy. Tak, zobaczcie, pierwszą kampanię przyszłem, mogę pokazać się z misji. W drugą to co sobie gram, tak, nudzi mi się i tak. Drugi raz chciałem grę przejść na trybie zombie, przyszłem jedynie tyle misji, od Monsieur Seren Grupe, aż do pierwszej, na trybie zombie. No to zaczynam pierwszą misję, Prison Break. Odcinki będą jedna misja, jeden odcinek, tylko więcej tak, zależy od misji. Kurde, wywalaj. Gram na Steamie, wersja oryginalna. Kiedyś chyba pokazywałem. Wziąłem sobie teraz na offline, żeby nikt mi nie dołączał, bo ja chcę sam sobie przejść tą grę i tak, zaczynamy. I co my tutaj mamy za cel? Mamy za cel uciec. Gra się zmienia od tamtego uruchomienia ostatniego. To chcę sobie przeczytać. Tego gościa nie raz spotkamy, ale będzie awansował, będzie potem policjantem, potem chyba żołnierzem SAS-u. Coś takiego. Moment, mikrofon sobie tutaj tylko dopasuje. I pykamy dalej. Teraz idziemy do tuneli. Ogólnie to jest gra bardzo ciekawa. Od misji chyba 7. Nie, co ja mówię, od już tak 10 albo 12 grałem już na tak zwanym. Na przejściu po prostu, że byle jak, że w Alan wchodziłem w alarmy i takie tam. Nie grałem na skarlankę. Tutaj będę próbował, tak. Nie wiem, czy zrobić z pewną misją, chyba 5 w kampanii. W kampanii właśnie pierwszej, że mamy tam ukraść chyba. Czy mieliśmy ukraść po prostu, nie pamiętam już. O, tu mamy strażnika. Mieliśmy ukraść. Co mieliśmy ukraść? Hajs po prostu mieliśmy ukraść. No i jest taki błąd, że mamy za ścianą. Jak weźmiemy mola, możemy rozwalić ścianę i po prostu ukraść wszystko i skończyć misję w niecałe pół minuty. Może nawet mniej. I tak możemy właśnie to jako achievementa zdobyć. O nazwie chyba. Potem pokażę. Chwila. Slippery. Nie, co mówię? Slippery to jest. Slippery to jest, że. Ucieczka. Że ucieczka po prostu w czasie mniej niż 1 minuta i 10 sekund. Ja z Invictusem, właśnie z kumplem, przeszliśmy tą misję w minutę i 9 sekund, co było dość dziwne. Kolejna misja, klasycznie ślusarz, pickpocket. Będą w tych, te angielskie odpowiedniki. Kurde, muszę tą kopkę lewalić. Dobra, ta misja jest taka już bardziej rzeźniowata. Dużo kasy to jest właśnie. To fajnie zrobili według mnie, bo jak jesteś na przykład postacią Locksmitha, niebieską postacią, to nasze menu jest całe niebieskie, o! I to znaczy akurat teraz cel jest uratuj Mola, czy takiego gościa, właśnie mówiłem o nim, to będziemy mieli po prostu fioletowy, a jak będziemy na przykład mieli. No właśnie tutaj jest. O, jak mi się wgłębia. Yeah. To komu to słyszy, że właśnie uważajcie na zwierzęta i takie tam. Dobra, idziemy dalej. O, to jest ziemek. Nie będę grał na skradankę, po prostu chcę zdobyć osiągnięcie masakra. Ziemek, dawaj tutaj. KN, dawaj z nami. Ej, ej, ej. To jest tylko jeden ziomek, szkoda mnie kasy. Co? Pierdziele kasy. Bum. 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 Nie gadajcie, czy to wszyscy. Czy zdobędę osiągnięcie masakra? Chyba nie. Jeszcze jedna moneta. Tu jest jedna moneta. Nie no. Muszę przeczesać ten teren. Bo ja wierzę, że tylko jeden tutaj był ziomek. Hej, gdzie jest tam to ciało? Nie, to było dwóch ich, czymś się wydaje, nie no. Trochę taki mindfuck. Tu był jeden, tu drugi i trzeci. A, dobra, bo jest trzech. Ej, ale tutaj może też iść? Ja tutaj można chyba. Żeby to rozwalić.
Tak, kurde, nie można. No nie można. Muszę shoreline. Musimy przejść przez właśnie to. Kurde, głupia kartka. Kurde, pendrive mi się gdzieś podział. I ja teraz po prostu lubię grać w gry takie... takie 2D. I zapewne na moim kanale będzie jeszcze seria z... gry, która nazywa się... jak to się nazywa? Chwila. Muszę pomyśleć. Organ Trial. Director's Cut. Ale... aj, ta seria z... z gry o nazwie, no... Kogo mogę ubić? Co on mówi? Ej... co mówisz? Did you crack my teeth? Nie mogę go ubić, szkoda. Boom. I po prostu... tam jest kampania... to nagrywanie z... Super Amazing Wagon Adventure będzie takie poboczne. I tak, właśnie mam osiągnięcie masakra. Czyż mi zostało tylko 5 osiągnięć? Wykonaj akt drugi, no to zostało mi jedynie ile? 1, 2, 3, 4 albo 5 misji. Zbliżamy się do końca, chyba tutaj, tu albo tu jest koniec. Tak, jak będziemy mieć potem, o, misję ostatnią, to będzie koniec, czyli jeszcze 4 misje. No co zrobiłem, wyszłem. Jeszcze tą chwilę zobaczę, osiągnięcie co to? Tak, zobaczyłem. I tutaj weźmiemy sobie teraz postać, backpacket. Nie. Będę to różnie grał, czyli teraz sobie wezmę dla odmiany cleanera, o. Cleaner. I chuj. Dobrze, pykamy. Mole, moglibyśmy mogli rozwalić całą ścianę, ale... okej. Tutaj mamy strażnika, to jest pierwsze włamanie, takie już... fest. To jest to wejście. Poszpać na drugim piętrze. What? On the second... a nie, second floor miał być? Second floor miał być chyba nie tchekąt. W drugim. No na pierwszym. To nie mamy hajsu już. Hajsek jest tutaj. Yeah. Ogłuszenie. Nice. Jeszcze jakby Invictus był, to byśmy mogli na multi nagrać. W ogóle chyba teraz głos nagram. Tak, włączyłem w bandicamie nagrywanie głosu. Lecimy tędy. O kurde, jak ja tego nie widzę. To jest taki chamski. Zbyt dużo tych jest. Właśnie. Dawaj. Ciach. No. Mole, byśmy mogli tutaj przebić się przez tą ścianę, tutaj wejść ogólnie. Ej, tutaj wyłącz to. Kurde. Nie rozkupię tego. Jeszcze tylko te 3 monetki? 2 monetki? Wow, udało mi się bez wszczynania alarmu. Ogólnie to wyjdziemy teraz baklutem. Tutaj chyba jest 4, jeśli się nie mienie strażników. Ale nie, nie zagrażają myśli. O fuck. Właśnie. Może takie kontry atakować ich. Killer się przydaje tak w tym, jeśli gramy na Rambo, to się przydaje. Jeśli nie, to... tutaj musi włączyć to. Stryk. Stryk. I clean out. Wow, jeszcze po... ciach. Tutaj by chyba 3 przeciwników, tak jest 3. No to sobie wyjdziemy teraz pięknie. Dobra, jeszcze on śpi. O, obudził się. Cholera, mam nadzieję, że nie będziesz na prawo. Tak, szedł akurat, ale pamiętajmy, że oni ich zachowują stosowe. Więc teraz mogą iść tak, raz tak. Tego gościa tam prawo ogłuszymy. A miałem wyjść baklutem, ale dobra. Spróbuję tędy, bo jeszcze tędy nie pradomysłuję. Pamiętać, jeśli jesteście w zasięgu latarki, to oni was po prostu mocniej widzą. A gdy jest ciemniej, to po prostu trudniej was rozpoznać i ten znak zapytania idzie trochę wolniej. Oczywiście w mocnym świetle to idzie szybciej. Jeszcze tą misję banka Albert. No właśnie, to będzie zajęcie. Pokażę wam to takie... tego... ten błąd. Znaczy on polega. Zacząłem w tym o. Tu jest nasz cel. Jest to chyba jeden. To nie pamiętam jak to się szło chyba. Prawo. Coś takiego.
Tak jest, brawo. Ja trzeba było się tam po prostu przykopać. Wiem, że to może wyda się czasochłonne, ale... Gwarantuję. Nie. Jeszcze tutaj jedno rozwalimy. O, fuck. Dobra, przez przypadek. Wstrzymałem alarm. Możemy sobie tutaj pozbierać szybko. Ale my tam... Od razu zwiewamy. Chyba w czasie całej minuty ukończyliśmy ten poziom, ale niestety nie podgraliśmy, więc mamy razem 22 minuty. Potem mamy jeszcze tą misję, jesteśmy już, będziemy w piątej misji. Ale dobra, zaszalejemy jeszcze jedną misję. Co ja wziąłem? Ja chcę teraz dla odmiany pickpocketa. W tej misji pojawiają się już policjanci z pistoletami. Chyba w tamtej misji też byli. Nie, w tamtej nie byli. Tutaj jest już pierwszy policjant z pistoletem. Idź, małpko, idź. Małpko! Ej, no to tą monetkę też mi weź. Wywalaj, policjancie. I co mogę powiedzieć o klasie postaci pickpocket? Myślę, małpkę. Jest bardzo przydatną postacią tam. Daj, bierz tą mapę. Uiii, udało się, wow. Tutaj u góry powinien być garniak, jeśli mi się nie mylę. Tak jest garniak. Garnitury bierzcie. Nasza małpa Manfred wszystko zbierze oczywiście. Według mnie to jest... Nie, to jest Hector, zapomniałem. Manfred wypaliłem tak. Można oczywiście w grze sikać jak w Simsach normalnie. Ciekawe, że można umyć ręce. Nie, nie można. Tego Moguszek był... jeszcze clean... właśnie cleaner. Mapa weźmy tam z prawej strony. Jeszcze wezmę z tej strony monetę. Odcinek będzie chyba z 20 minut. No, coś takiego. Ostatnio jak nagrywałem, to gra mi się strasznie logowała. A teraz to płynnie bardzo. Tam ziomek pisze. Chyba to będzie kot. Tak jest kot. Jest policjant już. W sensie chyba trzech policjantów. W tej misji się właśnie ślusarz przydał. Bo to jest safe. Tak jest safe. Monako. Tu jest safe. Albo ten by się przydał też, jak on ma. Kurde, zapomniałem jak on ma. Pyk, szybko. Dawaj. To otwieranie safe trwa 6 sekund. Tak jest, pamiętam jeszcze dobrze, 6 sekund. Dawaj, Hector, wiej. Wow, mam fart. Jeszcze jeden ten mi został tylko. Garniturko. 14. A, przy 14 jest włączony, fuck! Ej! Tu też jest taka ciekawostka i tu jest kolejny garniak. No, co zrobiłem? Więc jeśli gra się we dwójkę, to inne są jakieś tędy i mam garniak policjanta. Z dużo prawa. Jeszcze 3 monety, tu są 2. Który weźmie. I tam jest trzecia. O. Pięknie widzę monetę. O, fuck! Nie! Kurde. Tego by się przydało głuszyć kiedyś. To myślę w 5 minut może... Nie no, co ja mówię. Przestałem 7 minut. Tu jest też dużo hajsków. Nasz Hector weźmie tą monetę. Hector chyba zbiera monety w ciągu... w odległości 5 do 6 chyba kratek, tak mi się... Tam na dole możemy zobaczyć, że to jest... Strażnik. Tak właśnie jest tam strażnik. No co tworzymy tutaj? O, to przejście. Tak, kolejny safe. I tym razem jest tutaj już trochę trudniej, bo tam się znajduje nasz przyjaciel, policjant. No jeszcze 3, 2. Bierz to, Hector. Ups. O, fuck. Uff, jaki fart. 14 monetek. Dlaczego to nie ma już monet? Co jest? A nie, tam są na dole. Szpoko. Nie wiem, czy opłaca się chować komputer. Chyba nie. Tak, opłaca się. Bo już widzę, że tam będzie trochę ciężej niż poprzednio. Dobra, to jest tylko to
Otworzymy, idziemy na kolejne piętro. Kradniemy te rzeczy, co mamy. I jest dobrze. I się udało, jeszcze tylko na to. Kolejne piętro. Dobra, tutaj mamy dżentelmena. Jeszcze 15 monet gdzieś tutaj będą. A tu są. Już widzę. Pyk. Wow, udało się, że mamy apteczek. A ja jeszcze jedna mapa. Gdzie? Tutaj. Pstryk. Dobra, restroom. Balkon. To był jego dom chyba w ogóle, albo go przetrzymywali. To my mamy teraz uciec, tylko ile to mamy? 5 minut, dobrze mówię, 5 minut. First floor. Szybko. Chyba od ostatniego update'u dodali jedną kreskę w jego ciuchu. Zawsze w jego ciuszku, w jego garniaku, ale lepiej będzie brzmiał. Zawsze miał chyba 6, jak mi się nie... 5, jak się nie miał, teraz ma 6 nagle. No to bierzemy ten, czy ten, ten, czy ten. Ten. I mamy drankę drugą. No i tak, skończyliśmy te 5 misji, więc dzisiaj następnych. Dwóch albo dwóch misjach, bo ta będzie już trochę dłuższa. No i to byłoby na tym odcinku, który zagrałem w Monako. Co jest twoje, to jest moje. Cześć!